Cześć Romeczku, pozdrowienko ode mnie i od Arka, czyli Bartka, Zem jak miłość, pasjonaci aut, czyli Marcin, Arek, pozdrawiają pasjonaty aut, czyli ciebie, Romeczku. No i wiesz, jakbyś tam wyrwał jakąś furkę z Niemiec, jakby tam Niemiec mocno płakał i udało ci się ją ściągnąć do Polski, to pozdrowienia. Hej. Krzysztof, podobno ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz, to rozejrzyj się tam jakąś taką ładną bryczką, no mają kieszeń tylko, pamiętaj. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Bez zmian. Trzymaj. Jest i policja, dużo piasku. Trzy straże pożarne, więc jak tu mamy jechać? Aż tam nie złamało, a ktoś chyba. No nie wygląda to. O ja pierdzielę, jeden tu, drugi tu. Jest dzwonek, wymuszenie. Pyk. A lamaciarze już na miejscu. Skąd oni to wiedzą? Tak szybko. Byliśmy na pikniku rodzinnym w sobotę. Nabyłem balon motocykl 20 zeta. Tatuś, tatuś, jest dzień dziecka, a ja mam takie marzenie. O, chodź chłopie, chodź. Z Helem, teraz wam coś pogadam przez Hel, bo obiecałem żonie, że wam powiem coś helowo. Uwaga, będę łykał. Dzień dobry wszystkim, chciałam was pozdrowić bardzo serdecznie, bo ten Hel bardzo dobrze na mnie działa. A więc pozdro 600, a nawet 700 dobrze trzyma. Czekajcie, o, wykończyło się. Dajcie szansę jeszcze raz. Zareklamuję teraz niemieckie platy, na których stoją bardzo fajne samochody. Samochody są zagraniczne, japońskie, chińskie oraz belgijskie. Czasami też są auta z Niderlandów. Moi mili, tutaj Krzysztof Zaremski. Oj, przechodzi mi to już, Jezus. A łyknę jeszcze raz. Chyba zostawię na jutro. Dzień dobry, to znowu ja. Chciałem się przywitać, ukłonić i pozdrowić jak najgłębiej, najniżej właściwie i zachęcić do wyjazdu ze mną. Cholera, jakie to jest wszystko dziwne. Ja pierdykam, przechodzi, zostawię resztę na jutro. Kurde, fajny temat. Tym Helem chyba będę musiał częściej preferować. Czy to jest szkodliwe na głowę? Zażyłem magnez, więc nie wiem czy... Zostawię na jutro resztę. To będę gadał. Jutro nie, jutro w Niemcach, sorry. Pozdróweczki dla was, 600, a nawet 700, hej. Szkoda marnować czasu, dzień dobry. Pan Roman powrócił. W pierwszej kolejności dziękujemy ekipie, która wczoraj rządziła na placach. Były wczoraj z nami przynajmniej dwie dziewuchy. Żony matki. Żony matki. Sąsiad mnie nie rozpoznał, ale potem rozpoznał. I zaskoczeniem dla mnie było już samo to, jak pani szanowna do mnie dzwoniła z tydzień temu, że Karolek obserwuje, czy ona, ale jakoś tak nie ma śmiałości, żeby halo, panie Romku, wie pan, zatem dzwonię ja. Wie pani, wcale nie, bo już nas jest tylu, nas jest full, napchane po sam sufit, także bułek dla was nie wystarczy z tych paru tysięcy. Zażartowałem sobie w ten sposób. Jednakże przy trawie stoję, jak mi tu brzęczy w tym tiko, że sprawia, że mnie zaraz coś silnie. A to trawa, daj spokój, to zioło leśne. Przestańże tiko panikować. I pani szanowna mówi do mnie: panie Krzysztofie, tak bardzo leżę, bo terminy, bo urlop, bo wolne, bo wolne, bo terminy, bo urlop. Poza tym, proszę pana, ja język idę. Ja już mam ogarnięcie mam handlowe, ogarnięcie motoryzacyjne. Ja śledzę pana poczynania. Może się wbijemy, co? Pójdź, jest. A1, zacne. Zacne A1, dziękujemy. Zatem, co mogę więcej powiedzieć? A na placach przysięgam, bardzo was pozdrawiam serdecznie i drugą parkę też z niebieskiego autka. Pani szanowna, już na pierwszym placu. Małżonek tam ogląda, dłubie w nosie, dłubie przy aucie, a pani tu miernik, na, pan 100-220, to nie jest pole, powtórnie polekierowany element. Wie pan jak to jest potem, mówię, wiem. Kolejne auto, mierzy, testuje, ha. Czy pan uważa, że ten Seat Altea jest fajny? No fajny, przestronny, to zależy dla kogo to auto jest potrzebne, komu. W sensie. No i co? I od człowieka zioło nabyliście
fajną LT w 1.9 TDI-ku i git malina. Pamiętajcie jednak, umiłowani, że każdy przejazd na kolejne prace, tym bardziej z lawetą, to pewne utrudnienie, gdzie miasto duże, świateł jeszcze więcej i często zdarza się, że się gubimy. A jak się zgubimy, to nie jest się łatwo odnaleźć, bo laweta wolno lawiruje. I wtedy SMS do mnie i wiadomo, że proszę Państwa, informacja, tutaj info dla panów z zeszłego tygodnia, którzy się zgubili, nie potrafili odnaleźć. Wysłałem te same adresy, które wysłałem Państwu szanownym wczoraj, te same adresy, które mam zapisane w kajeciku i przyjechali bezbłędnie pod nasz placyk 1, 2, 3 za miastem, tuż za miastem, w miejscu zacnie cudownie zacienionym i nie jęceli, bo no ogarnięcie trzeba mieć, cholera jasna, nie kuźwa, potem wujek wyzwania z ciotką. Zaremskie, a moi nie kupili, bo się nie znaleźli. No więc o tym w ogóle gadasz do mnie. Jest dobry odzew na gadanie po helu. Podobno śmieszne. Teraz sobie pracę przejrzę, bo wczoraj jakoś mi się nie chciało, bo po prostu co? Bo byłem lekko zmęczony. Pozdrawiam pana kierowcę również szanownego. Pozdrawiam Kęty, pozdrawiam Kraków, pozdrawiam Darka, który był drugi raz. Pozdrawiam kolegę anonimowo, który był pierwszy raz ostatnio, nie nabył błękitnej BMW, a później zobaczył ceny na Allegro, zobaczył ten wypas, zobaczył M literki i mówi kuźwa taka wersja, kuźwa w takich pieniądzach. Pan Darek to człowiek, który pracował w Kuwejcie milion lat, a jako że Kuwejt jest u Arabów, pan Darek zna arabski, był ze mną zimą, zaskoczył swoim gadaniem arabskim miejscowych. Kto to jest? No mówię, prawie Arab. Jako i wy, bracia i siostry. I wczoraj pan Daro był, tylko wczoraj było treściwie, bo chciał kupić auto, kupił wypasa, insygnie, ale wypasa ze wszystkim, kurde. Skóra chyba wentylowana nawet, w prądzie, z pamięciami. Ksenony, parconiki, gołe baby, wszystko wśród gratis. Oprócz tych gołych bab, oprócz parconików. Co tam jeszcze było? No nawigator, wiadomo. Siedziska grzane, to nie ma o czym gadać. Podstawa. A Państwo szanowni do Seata donabyli. Proszę bardzo. A Pani ma czerwone, to ja miałem strzałkę. Tim! Nie, Pani też ma zielone. Cholera, co się dzieje z tymi światłami? Państwo szanowni do Seata Alteri nabyli dodatkowo Insignię w 9 roku w naprawdę w dobrym pieniądzu. Szklany dach robi robotę. Parczuniki, wiadomo, nie ma o czym gadać. Szklany dach robi robotę, 9 rok poniżej czwóreczki w pierwszym lakierze, bo Pani Szanowna miernik, czujnik. Proszę, eskort, mam sentyment tego koloru, proszę bardzo. Jak mówię i macham, o, lubię damskie gesty. Jezus, na starej rejestracji. Miałem takiego samego brzdaka, tylko w kombi w tym kolorze. 1.6.16. Nie psuło się, żarło dużo, ale stara rejestracja robi robotę. Pozdrawiam Panią serdecznie. Dobra, no co? Małżeństwo drugie, które gdzieś tam słyszałem, psioczyło, Zaremski nas zostawił na światłach. Otóż Zaremski nie jedzie autem i zostawia nikogo na światłach, ale zgubiliście się sami, no niestety, czekaliśmy później dalej. Później był korek, bo zmiana organizacji ruchu. Wiecie, Berlin to dupne miasto. Z 60 km ma, proszę ja was, przekątną pewnie. Stąd bezbłędnie trafiliście na plac z Państwem szanownym, z Panią ogarniętą od lawety. Matko święta, jak się ociepliło. Bardzo proszę. Bardzo drobiazg. Sama przyjemność. O, szyba otwarta, cholera. Ale niech Pani wie, że jest przyjemnie. Kogóż tam jeszcze mieliśmy wczoraj? O! Miała być grubo zamiast niemieckiej błękitnej BMW trójki, miała być grubaśnie za 15 koła euro. Ale rozsądek podpowiada, skoro Insignia w 14 roku naprawdę ze wszystkim, klapa z guziczka, biksenoniki, samoparkuje, gada do ciebie, tempomat aktywny, od groma rzeczy, ten touchpad cały, wielka nawigacja, skoro jest w takich pieniądzach, to no po co w ogóle wydawać 15 koła na jakieś tam aucisko, które jest tylko samochodem. Ja wiem, z marzeniami się nie dyskutuje, I know, ale
przepraszam, chrypkał. 41 stopni nabiło na termometrze w samochodzie. Tam jest, mam nadzieję, o, jak mnie zjarało. Tam jest, mam nadzieję, czujnik ukryty nie na zewnątrz, tylko pod machą, czy gdzieś tam w krzokach. I proszę Państwa, 41 stopni mam na filmie. Później spadło na 39, co nas bardzo zmartwiło, że nie dało się oddychać. Tam wziął krótkie gacie, czyli ja był zwycięzcą. I wczoraj się rozpoczął, bo rozpoczął się sezon na skarpetę i sandał. Nie macie pojęcia, aż wstyd nagrywać takie tematy. Jak idę, to wiecie, ale patrzę pod nogi, ja pierdzielę, skarpeta, sandał. Pozdrawiam wszystkich kupujących w skarpetach, sandałach, bo sezon zacny się rozpoczął. Na ten właśnie element modowy polski bardzo. Cudowna sprawa. Hyundai sponsor mistrzostw świata w piłce nożnej. Hyundai, Hyundai, jak i40. Numer sponsora 146, Stasiu? 146. Proszę Państwa, skarpeta, sandał, to było to. Państwo, szanowni, drugie małżeństwo, które było. Przepraszam, ta chrypka coś trzyma, bośmy zimnej wody pochylali. Na stacji benzynowej niemieckiej, bo nie było sklepu w okolicy, dałem za wodę 3,60 za 1,5 litrową. Tak, 3,60 euro. Ja myślałem, że mi, wiecie, że zemrę, że na zawał zlezę. 3,60 euro za waser jeden. Pioruny ogniste, jaki pieniądz. Ale nic, to dało się radę jakoś fajnie, bo trzeba przeżyć. Coś mi tu brzęczy. Wibrator jakiś mam, czy mam masaże może w fotelach, o czym nie wiem, ale zaraz się dowiem. Pozdrawiam taksówkarza pana szanownego z Krakowa, który nabył 16 rok Mondasa. Sam parkuje, guzików tysiące. 16 rok. Dyszka z haczykiem niewielkim, ale 16 rok to nie są żarty. Znaczy haczyk niewielki z 500 czy 700, ale bo tam już ekipy opanowywały go od dupy strony. Pozdrawiam pana kierowcę lawety. Panie Pawle, dziękuję, że pan wczoraj 3 sztuki już zabrał. Był nadtonaż jakiś tam parę kilogramów, ale po przerzuceniu insygnia za auto, a na lawetę podwójną dwa lżejsze, bo waga plus masa razy iloczyn. Mając na uwadze to, że tydzień temu pan leweciarz, halo chłopaki, jadę, na wadze stoję, ważą mnie na Niemcach. No idealnie, do pół kilo się zmieściłem, kurde, ważą nas, łapią tam wszystkich, traktują nas jak złodziei. Fotoradary porozstawiane przy drogach na autostradzie. Zwężka na setę i trzy radary, tyk, 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 w odległości 1,5 metra od siebie. W tle zielone krzaczki, radary w kolorze, zgadnijcie jakim, czy różowe, czy białe, nie. W kolorze zielonych krzaczków, żeby nie było też widać kurka wodna. Albo taka ta skała przy autostradzie, że niby taki jakiś głaz narzutowy, dupny. Dwa oczka, jedno pod drugim, proszę bardzo. Kto nieświadomy na setce jedzie 140, zaraz przyjdzie list. Guten Morgen, myżeśmy się tu chcieli pochwalić zdjęciem z Państwa wycieczki do naszego landu. 65 euro, bite. Ja wciąż czekam z Austrii na zdjęcie, bo mrygnęło mi wyraźnie o 4 rano. Ze 20 przekroczone było, albo i 30. Cztery pasy wjazdowe do Graz. Oż ty mówię, coś je było po oczach. A więc pan taksówkarz pozdrowiony. Chciałem również pozdrowić kogo? Kogo? No właśnie, kogo jeszcze? Jezu, dla córki był pan szanowny z Kętny pod Lesie. Aż już nie wytrzymałem, bo grzebaliśmy przy autach 7 rocznik, 8, 4, 6. Kurde, nie znałem stanu finansowego. Czego szukamy, cholera? Aż w końcu trafiło na tym, że Clio, taki chłopak troszkę nieogarnięty, ale potwornie biurowy, ten niemiecki sprzedawca, w sumie się okazało szef tej budki całej. Tata jest jego pracownikiem. Takie układy teraz w czasie i przestrzeni. I proszę Państwa, Clio z 15 roku w 1.5 DCI-ku, ten silnik 1.5 DCI chwaliła nauka jazdy, mój widz sympatyczny. Mają naukę jazdy i te silniczki robią serwisowane odpowiednio po 500 tysięcy, a i więcej kilometraży. Tu było najechane niecałe 200. Jak na 15 rok, to i tak idealnie u Niemca. Gdyby to wziął prawdziwy polski sprzedawca, przyjechał z tym do Polski, zobaczył, że ty, przy to mówię nie więcej jak 120. Frugo do tyłu! Przy frugo coś mi zaszło. I frugo do tyłu na 127. Skąd oni te książki biorą? Drukują to wszystko? Oszuści. Żartuję, książki są oryginalne. I proszę Państwa, tak to właśnie było. Wycieczka była naprawdę fajna.
Kolejny wyjazd, wiadomo, że 11, 18. Wczoraj tam parę osób dzwoniło, paręnaście. Jak ktoś tam się zanotował, zapisał, zaraz te screeny sobie, bo zawsze jak z kimś responduję w sprawie wyjazdu, a jestem poza miejscem, gdzie mam kajecik z zapisami, zawsze screen, zrzucam ekran i co? I w takim przypadku mam to zapisane. No i tyle. Czekajcie. Może zostało coś z motocykla jeszcze. Ciekawe, czy ten gaz... O kurde, słabo. Ciekawe, czy ten gaz jeszcze działa. Nie działa, nie działa, słabo. Ojoj, to już 5-dniowe to nie chce działać, ale już właśnie przechodzi. Czeka się do dnia może. Jednak gaz musi być świeży chyba, ale tak troszkę to słabo, słabo. Dlatego uważam, że trzeba gaz mieć świeży do każdej rozmowy z wami. Dziękuję. Dziękuję, o, dziękuję. Przeszło. Niestety kicha do kosza. Cholera, miała być atrakcyjnie. No i fajnie. Zobaczyliśmy wczoraj jeden, dwa, z korka zawróciliśmy, bo był wielki, wielki, naprawdę żółte strzałki na drodze. Myślimy, kurde, tak nam fajną drogę rozpierdzieli. Podobnie jak u nas przed wyborami w Polsce całej remontują, co popadnie, dziadygi. Jeden z panów, który kupił kiedyś auto na placu, proszę państwa, co zrobił? A, okazało się, że ma 17 kółka na swoim aucie. Dużym, wielkim, ogromnym. I dorozmawiał się ze sprzedawcami, że był tutaj miesiąc temu po auto. I słuchaj, ależ macie 19-calowy na takim samym aucie. Kuzaje, fantastyczne. Ja mam 17. Ja? To przywieź swoje 17. I my przełożymy tu małym pracownika, on to przekręci i weźmiesz sobie 19 do domu. Bo tutaj regularnie widzę, jesteś, kupujesz, coś tam się dzieje i taki tam właśnie prezent dla ciebie. Taka szybka zamiana. Mam nadzieję, że dojdzie do skutku, bo ten akcja ma być za tydzień lub za dwa. Ciekawe, że na to do auta te 19 wejdą. Kurde, no kawał koła. Z 17 celi. Mieliśmy awarię gumy, opony w sensie, rozpierducha totalna. Nowiutkie gumy, nowiutkie sensacyjne opony Goodyear, jak pamiętam, czy tam inne Micheliny. I drugi raz ciulnęła opona w lewym przednim kole. Zbadamy, o co z kołem chodzi. Może tam jakiś haczyk wystaje albo inny dzyndzel. Stąd to wszystko takie, że to tak ją jakby przecięło. No jest na gwarancji, także walczymy. Mam nadzieję, że jakoś to pójdzie nie jak po grudzie, jak to w tej Polsce, tylko że pójdzie po ludzku, ładnie, fajnie i przyjemnie. Dobywamy klucz z bagażnika i trzeba było pójść na placę. Halo, halo, telekomunikacja polska, halo. Pożyczyłem klucz z taką rurą. No, może z taką. Wiecie, ramię jak jest, to a 40 stopni źle się gumę odkręca i francuski podnośniczek, wiecie, z tym drutem. A to jest jakaś porażka. Nie ma tak jak podnośniki zwykłe z rozpierdakiem, albo stare w BMW, co były z bolcem. Taka szła kolumna w górę, się wkładało w otwór, że tak się wyrażę, progowy i szafa grała. Im nowocześniej, tym dziwniej. Większość samochodów zakupionych wczoraj miała miejsce na koło zapasowe lub butle z gazem. Butla z gazem się nie przyda. A to dlaczego? Powód jest prosty. Wszystkie auta były w dieslu. Chociaż część jechała po benzyniaki. Także, czy kogoś pominąłem? Ach, jedno auto się nie zakupiło. No bo kurde, miał być sedan. Tylko sedan. Nie chce kombi, nie chce kombi. I konsekwentnie nie kupił kombi, czyli chłopak nie kupił nic, a szkoda. Bo sedanów było trochę, był zasięg finansowy, ta BMA niebieska, trójeczka, chyba siódmy rok, ale na fullu, niecałe 5000, piękna. Z tym wypasem to 5 to warto wybulić chyba, czy nie? No, warto. Dobra, wyjazd 11, 18, 25, 2 lipca. Na każdy z tych dni już mam zapisane po chyba dwie, może trzy, czasami cztery osoby, czasami jedna. Także dokoptować się. Kto chce swoją bryką zasuwać, dawać mi cynk, bo jak wiadomo, kto pierwszy, lepszy. Niestety mikry w automacie nie było. Znów Mirkowi coś tam się nabyło. 308 w 15 roku, 7400. Fajnie, bo wypas kompletny. Pierwszy lakier bezwypadkowa, czarna, 170 parę tysięcy najechane. Fotel do przeprania i tutaj wyślizgane od łokcia, bo widocznie tak jeździ w tej pozycji, skurczybyk. Dobra,
idę do roboty, bo mama pieniędzy od dawna już nie daje. A insygnia w 10 roku od pana Darka miała nawet czujnik martwego pola. Kurde. W takim roczniku takie wypasy. Pozdro 600, a nawet 700. Bądźcie czujni, bo nie znacie dnia, nie godziny, kiedy stworzę nowy filmik. Pozdrowionka dla was, cześć. Miałem takiego samego brzdaka, tylko w kombi w tym kolorze. 1.6.16. Nie psuło się, żarło dużo. Ale stara rejestracja robi robotę. Pozdrawiam panią serdecznie. Dobra, no co? Małżeństwo drugie, które gdzieś tam słyszałem, psioczyło. Zaremski nas zostawił na światłach. Otóż Zaremski nie jedzie autem i zostawia nikogo na światłach. Ale zgubiliście się sami, no niestety. Czekaliśmy później dalej. Później był korek, bo zmiana organizacji ruchu. Wiecie, Berlin to dupne miasto. Z 60 km ma, proszę ja was, przekątną pewnie. Stąd bezbłędnie trafiliście na plac z państwem szanownym, z panią ogarniętą od lawety. Matko święta, jak się ociepliło. Bardzo proszę. Bardzo drobiazg. Sama przyjemność. O, szyba otwarta, cholera. Ale niech pani wie, że jest przyjemnie. Kogóż tam jeszcze mieliśmy wczoraj? O! Miała być grubo zamiast niemieckiej błękitnej BMW trójki, miała być grubaśnie za 15 koła euro. Ale rozsądek podpowiada, skoro Insignia w 14 roku naprawdę ze wszystkim. Klapa z guziczka, Bixenoniki, samoparkuje, gada do ciebie, tempomat aktywny. Od groma rzeczy, ten touchpad cały, wielka nawigacja. Skoro jest w takich pieniądzach, to no po co w ogóle wydawać 15 koła na jakieś tam aucisko, które jest tylko samochodem? Ja wiem, z marzeniami się nie dyskutuje, I know. Ale, przepraszam, chrypkał, 41 stopni nabiło na termometrze w samochodzie. Tam jest, mam nadzieję, jak mnie zjarało. Tam jest, mam nadzieję, czujnik ukryty nie na zewnątrz, tylko pod machą, czy gdzieś tam w krzokach. I proszę państwa, 41 stopni mam na filmie. Później spadło na 39, co nas bardzo zmartwiło, że nie dało się oddychać. Kto wziął krótkie gacie, czyli ja, był zwycięzcą. I wczoraj się rozpoczął, bo rozpoczął się sezon na skarpetę i sandał. Nie macie pojęcia, aż wstyd nagrywać takie tematy. Jak idę, to wiecie, ale patrzę pod nogi, ja pierdzielę, skarpeta, sandał. Pozdrawiam wszystkich kupujących w skarpetach, sandałach, bo sezon zacny się rozpoczął. Na ten właśnie element modowy polski bardzo. Cudowna sprawa. Hyundai sponsor mistrzostw świata w piłce nożnej. Hyundai, jak i40. Numer sponsora 146, Stasiu? 146. Proszę państwa, skarpeta sandał to było to. Państwo szanowni, drugie małżeństwo, które było. Przepraszam, ta chrypka coś trzyma, bośmy zimne wody pochylali. Na stacji benzynowej niemieckiej, bo nie było sklepu w okolicy, dałem za wodę 3,60 za 1,5 litrową. Tak, 3,60 euro. Ja myślałem, że mi, wiecie, że zemrę, że na zawał zlezę. 3,60 euro za maser jeden. Pioruny ogniste, jaki pieniądz. Ale nic, to dało się radę jakoś fajnie, bo trzeba przeżyć. Coś mi tu brzęczy. Wibrator jakiś mam, czy mam masaże, może fotel, o czym nie wiem, ale zaraz się dowiem. Pozdrawiam taksówkarza pana szanownego z Krakowa, który nabył 16 rok Mondasa. Sam parkuje, guzików tysiące. 16 rok. Dyszka z haczykiem niewielkim, ale 16 rok to nie są żarty. Znaczy haczyk niewielki z 500 czy 700, ale bo tam już ekipy opanowywały go od dupy strony. Pozdrawiam pana kierowcę lawety. Panie Pawle, dziękuję, że pan wczoraj 3 sztuki już zabrał. Był nad tonaż jakiś tam parę kilogramów, ale po przerzuceniu Insignia za auto, a na lawetę podwójną dwa lżejsze, bo waga plus masa razy iloczyn. Mając na uwadze to, że tydzień temu pan leweciarz, halo chłopaki, jadę, na wadze stoję, ważą mnie na Niemcach. No idealnie, do pół kilo się zmieściłem, kurde, ważą nas, łapią tam wszystkich, traktują nas jak złodziei. Fotoradary porozstawiane przy drogach na autostradzie. Zwężka na seta i trzy radary, tyk, w odległości 1,5 metra od siebie. W tle zielone krzaczki, radary w kolorze, zgadnijcie jakim. Czy różowe, czy białe? Nie. W kolorze zielonych krzaczków, żeby nie było też widać,
kurka wodna. Albo taka ta skała przy autostradzie, że niby tak jakiś głaz narzutowy, dupny. Dwa oczka. Jedno pod drugim, proszę bardzo. Kto nieświadomy na serce idzie 140. Dara przyjdzie list. Guten Morgen, myże się tu chcieli pochwalić zdjęciem z państwa wycieczki do naszego landu. 65 euro. Bite. Ja wciąż czekam z Austrii na zdjęcie, bo mrygnęło mi wyraźnie o 4 rano. Ze 20 przekroczone było, albo i 30. Cztery pasy wjazdowe do Graz. Oż ty mówię, coś je było po oczach. A więc pan taksówkarz pozdrowiony. Chciałem również pozdrowić kogo? Kogo? No właśnie, kogo jeszcze? Jezu, dla córki był pan szanowny skętny pod lesie. Aż już nie wytrzymałem, bo grzebaliśmy przy autach 7 rocznik, 8, 4, 6. Kurde, nie znałem stanu finansowego. Czego szukamy, cholera? Aż w końcu trafiło na tym, że Clio, taki chłopak troszkę nieogarnięty, ale potwornie biurowy, ten niemiecki sprzedawca, w sumie się okazało szef tej budki całej, tata jest jego pracownikiem, takie układy teraz w czasie i przestrzeni. I proszę państwa, Clio z 15 roku w 1.5 DCI-ku, ten silnik 1.5 DCI chwaliła nauka jazdy, mój widz sympatyczny. Mają naukę jazdy i te silniczki robią serwisowane odpowiednio po 500 tysięcy, a i więcej kilometraży. Tu było najechane niecałe 200. Jak na 15 rok to i tak idealnie u Niemca. Gdyby to wziął prawdziwy polski sprzedawca, przyjechał z tym do Polski, zobaczył, że ty, przy to mówię nie więcej jak 120. Frugo do tyłu! Przy frugo coś mi zaszło. I frugo do tyłu na 127. Skąd oni te książki biorą? Drukują to wszystko? Oszuści. Żartuję, książki są oryginalne. I proszę państwa, tak to właśnie było. Wycieczka była naprawdę fajna. Kolejny wyjazd, wiadomo, że 11, 18. Wczoraj tam parę osób dzwoniło. Paręnaście. Jak ktoś tam się zanotował, zapisał, zaraz te screeny sobie, bo zawsze jak z kimś responduję w sprawie wyjazdu, a jestem poza miejscem, gdzie mam kajecik z zapisami, zawsze screen zrzucam ekran. I co? I w takim przypadku mam to zapisane. No i tyle. Czekajcie. Może zostało coś z motocykla jeszcze. Ciekawe czy ten gaz... O kurde, słabo. Ciekawe czy ten gaz jeszcze działa. Nie działa, słabo. Ojoj, to już 5-dniowe to nie chce działać, ale już właśnie przechodzi. Czeka się do dwóch dni może. Jednak gaz musi być świeży chyba, ale tak troszkę to słabo. Dlatego uważam, że trzeba gaz mieć świeży do każdej rozmowy z wami. Dziękuję. Dziękuję. Przeszło. Niestety kicha do kosza. Cholera, miała być atrakcyjnie. No i fajnie, zobaczyliśmy wczoraj jeden, dwa, z korka zawróciliśmy, bo był wielki, naprawdę żółte strzałki na drodze. Myślimy, kurde, tak nam fajną drogę rozpierdzieli. Podobnie jak u nas przed wyborami w Polsce całej remontują, co popadnie, dziadygi. Jeden z panów, który kupił kiedyś auto na placu, proszę państwa, co zrobił? A, okazało się, że ma 17 kółka na swoim aucie. Dużym, wielkim, ogromnym. I dorozmawiał się ze sprzedawcami, że był tutaj miesiąc temu po auto. I słuchaj, ależ macie 19-calowe na takim samym aucie. Zaje, fantastyczne. Ja mam 17. Ja? To przywieź swoje 17. I my przełożymy tu małym pracownika, on to przekręci i weźmiesz sobie 19 do domu. Bo tutaj regularnie widzę, jesteś, kupujesz, coś tam się dzieje. I taki tam właśnie prezent dla ciebie. Taka szybka zamiana. Mam nadzieję, że dojdzie do skutku, bo ten akcja ma być za tydzień lub za dwa. Ciekawe, że na to do auta te 19 wejdą. Kurde, no kawał koła. Z 17 celi. Mieliśmy awarię gumy opony, w sensie rozpierducha totalna. Nowiutkie gumy, nowiutkie sensacyjne opony Goodyear, jak pamiętam, czy tam inne Micheliny. I drugi raz ciulnęła opona w lewym przednim kole. Zbadamy, o co z kołem chodzi. Może tam jakiś haczyk wystaje albo inny dzyndzel. Stąd to wszystko takie, że to tak ją jakby przecięło. No jest na gwarancji, także walczymy. Mam nadzieję, że jakoś to pójdzie nie jak po grudzie, jak to w tej Polsce, tylko że pójdzie po ludzku, ładnie, fajnie i przyjemnie. Dobywamy klucz z bagażnika i
Trzeba było pójść na placę. Halo, halo, Telekomunikacja Polska, halo. Pożyczyłem klucz z taką rurą. No, może z taką. Wiecie, ramię jak jest, to a 40 stopni źle się gumę odkręca i francuski podnośniczek, wiecie, z tym drutem. To jest jakaś porażka. Nie ma to jak podnośnik zwykłe z rozpierdakiem, albo stare w BMW, co były z bolcem, taka szła kolumna w górę, się wkładało w otwór, że tak się wyrażę, progowy i szafa grała. Im nowocześniej, tym dziwniej. Większość samochodów zakupionych wczoraj miała miejsce na koło zapasowe lub butle z gazem. Butla z gazem się nie przyda, a to dlaczego? Powód jest prosty. Wszystkie auta były w dieslu. Chociaż część jechała po benzyniaki. Także, czy kogoś pominąłem? Ach, jedno auto się nie zakupiło, no bo kurde, miał być sedan. Tylko sedan, nie chce kombi. I konsekwentnie nie kupił kombi, czyli chłopak nie kupił nic, a szkoda. Bo sedanów było trochę, był zasięg finansowy. Ta BMW niebieska, trójeczka, chyba siódmy rok, ale na fullu. Niecałe 5000. Piękna. Z tym wypasem to 5 to warto wybulić chyba, czy nie? No, warto. Dobra. Wyjazd 11, 18, 25, 2 lipca. Na każdy z tych dni już mam zapisane po chyba dwie, może trzy, czasami cztery osoby, czasami jedna. Także dokoptować się, kto chce swoją bryką zasuwać, dawać mi cynk, bo jak wiadomo, kto pierwszy, lepszy. Niestety mikry w automacie nie było. Znów Mirkowi coś tam się nabyło. 308 w 15 roku, 7400. No fajnie, bo wypas kompletny. Pierwszy lakier bezwypadkowa, czarna, 170 parę tysięcy najechane. Fotel do przeprania i tutaj wyślizgane od łokcia, bo widocznie tak jeździ w tej pozycji, skurczybyk. Dobra, idę do roboty, bo mama pieniędzy od dawna już nie daje. A, insygnia w 10 roku od pana Darka miała nawet czujnik martwego pola, kurde. W takim roczniku takie wypasy. Pozdro 600, a nawet 700. Bądźcie czujni, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy stworzy nowy filmik. Pozdrowionka dla was, cześć. To właśnie Hyundai, sponsor Poland of Poland, naszego stadionu. Sponsorska bryka numer taki. Sporo sponsorskich bryk. A mi nie chcą nic dać. Jak na niemieckich przedmieściach. Wszystko w stanie perfekcyjnym. Sam parkuję. Ja wiem, może bym wziął takiego. Oczywiście, jakby mi chcieli dać. Wszystkie mecze. Do 15.06. Matko Święta. Tak sobie sponsorują, bawią się obcy. No dobra. Naprawdę? To nie sen, to jawa.